look for the light that leads me home. Tired of feeling lost, tired of letting go. Tear the whole world down, tear the whole world down. Tired of wasting breath, tired of nothing left. Tear the whole world down. Hej, z tej strony Q, a to jest Dark Souls 3. Jesteśmy tutaj na tych śmiesznych mokradłach, bagnach czy jeziorkowatych, płytkich. Ja to nie podniosłem tego przecież. No i teraz będziemy cisnąć, rozwalać kraba, który wcześniej nam trochę pogrzeszył i napsuł krwi, że tak powiem. Więc już sobie go tu ogarniemy. Tam byliśmy za tą ścianką. O, proszę bardzo, krabik. Fajnie by było, jakbyś się zaciął. Byłbym wdzięczny. Ale nie w ten sposób, no bo tak to ci nie uderzę. Co mogę? Nie, tak nie będę z nim walczył, bo... To jest głupi pomysł. Czekajcie, tu są dwa kraby. Łożesz mordę, what the fuck? Nagle żeś kurwa przybył, tak? Ty. Trollu jeden. Jesteś trolem, a nie krabem. Da, powalczymy z nim normalnie tutaj, w tym miejscu. Przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda. Ajajaj, zły moment wybrałem. Ajajajajaj, znowu. Regen. Strzelaj, ja szybko heal, okej. I zabijamy, pięknie. Tak miało być. Pierścień z wielkiego bagna. Tum, 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 tum. I prawdopodobnie nie chodzi o te bagno, w którym teraz jesteśmy. Teraz sprawdźmy, gdzie to jest ten pierścień. Tutaj wzmacnia piromancję prawdopodobnie o 12%, o ile się nie mylę. Pierścień ten został wyrzeźbiony z kości ognistej salamandry przez spaczonych piromantów z wielkiego bagna. Wzmacnia piromancję. Salamandry uznaje się za potomkinie demonów zrodzonych z płomienia chaosu, którego pochodzi również piromancja. No właśnie. Okej, no to mamy ogarniętego jednego kraba. Został nam jeszcze drugi. Ale to zajmiemy się z nim za jakiś czas. Tutaj mamy też dwie ważne rzeczy. Moją jedną z najbardziej, kurczę, uwielbianych szat ever. Dobrze, że ją dali tutaj, bo niestety stroju wędrowca nie dali do tej części, a bardzo go lubiłem. No i tą piromancję wielkiego bagna. Tą piromancji można iść, zanieść do gościa od piromancji, no da. I wtedy on nas nauczy dodatkowych czarów z tej szkoły. Także bardzo fajnie, polecam. Poczyścimy sobie te kraby, bo one mnie, kurczę, będą trollować potem. Łykniemy sobie tego, zmienię sobie na to i troszkę podleczymy. Co, starczy many? Ach, nie starczyło, goddammit. Okej, tutaj mamy gościa. Tam po prawej jeszcze jest drugi, o właśnie, o. Niestety przyszedł ten drugi, nie powinno się to stać, ale chyba przyszedłem za blisko. Da, spróbujemy się najpierw pobawić tutaj z tym krabem. Muszę się nauczyć ogarniać tutaj jego timing. No dawaj. Nie, dobra, łykniemy sobie może lepiej, co? Bo tak niebezpiecznie trochę. Ej, czy on zabił tego? On z kraba mojego zabił, ha! Jaki koleś. Wow. O, oh, fuck. Szybko, uniki. Puść mnie.
Szybko. Heal. Heal. Dobra. Jak swoją drogą, to ja mam ten proch nieumarłego. Powinienem się już dawno z tego użyć. Wow. Żeby sobie ulepszyć Estusa, ale jakoś tak o tym zapomniałem. Dobra, zabity goście, czyli ty mi coś dasz? Święty spokój chyba. Dobra. Ten krab drobną święty spokój. Bardzo się cieszę, bo na to liczyłem. Tam na razie nie będę podchodził po tamtą białą kulkę, bo to może być pułapka i może mnie zaatakować. Na razie sobie pozbieramy tej rzeczy. Tutaj mamy tarczę z trawiastym tym wzorkiem. I to była jedna z moich ulubionych, o ile nie ulubiona, tarcza z jedynki. W dwójce niestety ona została zastąpiona inną tarczą o podobnym działaniu. Oho, zbroja upadłego rycerza. Jacie, jacie. Okej, to wszystko się to potem ogarnie i obada, ale to na razie nie teraz. I... Widziałem gdzieś na górze jakiś item chyba. Tam, dobra. Pójdziemy po niego. Bo kurczę, widocznie go przegapiłem. Myślałem, że go... mam normalnie. Dobra, ładnie poszło. Co my tu mamy? Wielka tarcza smoków bliźniąt. Aha. Dobra, to wiecie co? Polecimy sobie do ogniska. Tutaj jest ognisko. I jednak się zregenerujemy, bo ten jeden Estus to nie jest to, co ja bym chciał. Niestety ten krab dalej jest. Ale czekajcie, spróbujemy go jakoś ominąć. Tędy może. Może nie przybiegnie za nami. Prawda? Też macie taką nadzieję? Biegnie z nami oczywiście. Ale on nie wchodzi na ten... na ląd, prawda? No, to. Okej, tam mamy gościa. Weźmiemy sobie go, zlurujemy, bo inaczej dwóch się rzuci. Jaki hedzik piękny. Jak się wkurwił, Jezu, jak to biegnie. Jakiś okrzyk włączył, bojowy. No chodź tu, idziesz czy nie idziesz? Tu jestem, no. Co, zmieniłeś zdanie nagle? Wow, ja nie wiedziałem, że tak potrafisz. Poza tym, czemu tak mało życia mi wziąłeś? Słabo coś. Chodź tu. Co ty robisz? Come on, come on, come on, come on. No nie to chciałem do końca zrobić. Chodź, 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 chodź. Come on, come on, come on, come on. Nie, nie ma leczenia, dziwko. No nie ma leczenia, słyszysz? No, Jesus, kuźwa. Wielka pałka. Czyli zajebista broń pod Strange'a. No i tu mamy gościa kolejnego. Jakbyśmy teraz nie lurowali tego... No, bez takich ścinek, poproszę. Gdybyśmy teraz nie lurowali tego jednego gościa, no to... byłoby ciężko walczyć z dwoma naraz. Chociaż jak pierwszy raz tu byłem, to walczyłem z dwoma naraz, więc... dość fajna pułapka, bo... na 90% się da się nabrać. Że tu jest tylko jeden. Chyba, że ten za czasu wyjdzie. Ale oni mają też duży... nawet zasięg widzenia. Więc no. Ale nie jest taki ciężki. Mimo, że ma dużą, grubą zbroję, to jednak da się go łatwo stagerować. I tutaj jeszcze jakieś rzecz leżała, prawda? Czy nie? Czy mi się wydawało? No... nie wiem w sumie. Chyba powinna leżeć tutaj, albo... może to była rzecz z... kogoś. Z jakiegoś gościa i dlatego... i dlatego zniknęła, bo takie rzeczy znikają, jak wypadają z potworków, a my siędziemy do ogniska. Kość wiodąca do domu. Świetnie, świetna rzecz. Mhm. Schodzimy sobie tu, a tu nic za bardzo nie ma. Tam byliśmy.
To jest tam za tą ścianką, gdzie walczyliśmy z czarnym rycerzem, więc spoko. Tutaj wszystko spenetrowane. Tu mamy raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, mamy te trzy ognie, o których mówiłem wcześniej. Widać trzy. Ale do nich to jeszcze w sumie to kawał, kupa czasu. Tu na dole jest ognisko. I przejście do następnej miejscowy. Jednak ta miejscowa jeszcze nie będziemy jej tutaj robić. Oczywiście musi się wgrywać teraz, bo jest kolejne miejsce. Dobra, ognisko rozpalone. No i tutaj widzicie, tylko rzucimy okiem, twierdza Farona. I tutaj mamy bagno. Jak się do bagna wchodzi, to już nam rośnie poison, czyli takie typowe Blighttown. Dość irytująca rzecz, wam powiem. Ale z drugiej strony ma to w sobie taki urok, kurczę, taka jakby dżungla, kurczę, w ogóle takie, nie wiem, no, nie wiem jak to wytłumaczyć, jak tu wrócimy do tego miejsca, to wam wytłumaczę trochę bardziej to, ale podoba mi się to, mimo że jest irytujące przez ten poison cały, to jednak mi się podoba ta miejscówka, no. I bardzo was przepraszam tutaj za problemy techniczne, że się tak tnie, ale chyba zapomniałem włączać parę programów, które lecą mi teraz w tle, więc no, co z tej winy właśnie, kurczę, zjebałem, no jak zwykle, jakby się zawsze coś spierdzieli, to moja wina. Dlatego przepraszam. Mam nadzieję, że to jakoś tak super nie przeszkadza, znaczy no wiadomo, zawsze przeszkadza, ale uwierzcie mi, mnie to bardziej chyba razi, bo nie dość, że mi po prostu przeszkadza samo w sobie, to jeszcze wiecie, tak siara trochę przy was tutaj, że mi to tnie, no tak, no, nie fajnie trochę. No dobra, jesteśmy tu i teraz mamy te ruiny, które wcześniej wam pokazywałem, że była dziura w ścianie, tyle, że tak troszkę od innej strony tutaj przyszliśmy, więc nie martwcie się tym. Tą dziurę sobie znajdziemy, tu widzicie, mamy dość słabych przeciwników i bardzo fajnie. Tam mamy gościa z kapeluszem. Wow, tutaj jeszcze mamy, no właśnie, zapomniałem. Aha, on teraz spadł, tak? Spryciarz. Przestań. Tak się rozwiązuje sprawę, jak ktoś ma jakiś fetysz z tarczami. Dobra, ciśniemy tego typa. On nie jest mocny, jeśli chodzi o walkę wręcz. Tutaj coś chciałem? Tutaj, aha, tutaj jest ten... ziomek. Okej. Okay. To jeszcze nie chciałem iść. Kryształowy klejnot na propsie. Skoczymy sobie na górę. Pójdziemy tutaj, bo tam jeszcze był przedmiot do zdobycia, którego nie mogliśmy zdobyć z dołu. A co my tu mieliśmy ciekawego? Tarcza złotego sokoła. Okej. Okay. Swoją drogą... W sumie zobaczmy, jak tam z czasem stoję. Stoję całkiem nieźle, więc mogę wam pokazać rzeczy, które dzisiaj zdobyliśmy w ogóle. Czyli tak, ta tarcza, tak? Mamy nawet dwie tarcze, trzy tarcze, które dzisiaj zdobyliśmy. Wow! No to jedziemy. Ta widzicie, cienka. Metalowa tarcza odlana na kształt sokoła z rozpostartymi skrzydłami. Złoty sokół był emblematem dawnej bandy najemitów i po dziś dzień żyje wielu fachowców do wynajęcia, którzy uznają go za szczęśliwy symbol. Umiejętność odparcie, czyli do riposty, tak? Lekka tarcza, słabe ma, jak widać, tutaj odporności na chyba wszystko. No, taka scena. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Taka tarcza, widzicie, taka śmieszna, o. Nie jest jakaś brzydka, ale też no... raczej mało praktyczna, prawda? Mamy tarczę z trawiastym herbem. Wygląda tak, czyli taka klasyczna, fajna, poobijana, porysowana tarcza stara. Widać, że wiele przeszła z jedyneczki. Niestety nie ma 100%, to mnie zawsze bolało w tej tarczy, ale mimo to zawsze z nią biegałem w jedynce. 89%, możliwe, że to trochę wzrośnie, jak zrobimy ją na plus 10. No i co, opis. Czy ma jakiś opis? Stara, nieznanego pochodzenia, średnia metalowa tarcza, trawiasty herb przesycony jest subtelną magią, która nieco przyspiesza odnawianie się energii. No właśnie, i to jest bardzo fajne w niej. Możliwe, że na razie będę w niej biegał, chociaż sam nie wiem. Odnawia energię, bardzo fajne. Może się kumulować właśnie z tym pierścionkiem, też zajebiste. I dalej mamy wielka tarcza smoków bliźniąt. Jej największym plusem
jest to, że ma dość dużo stabilności. Wręcz bardzo dużo ma stabilności, bo 63. I jak widać odporności na magię, ogień, błyskawice, mrok, w sumie na wszystko oprócz fizyczności, ma bardzo fajne. No i co? To jest właśnie minus, że nie ma tych fizycznych, prawda? Najlżejsza spośród wielkich tarcz zrobiona z drewna i zdobiona wizerunkiem dwugłowego smoka. Wielkie tarcze to największa klasa osłony, zapewniająca dużą stabilność i absorpcję obrażeń, dzięki czemu łatwiej odbijać ataki wrogów. Bo dostałem duszę za coś, nie wiem za co. No i widzicie, tak to wygląda. Zmienimy sobie może z powrotem na tą rycerską, klasycznie. Bronie, które dzisiaj zdobyliśmy, tak? To był ten oto mieczyk, tak? Wielki miecz wygnańca. Dede, można, wiadomo, zaklnąć go, żeby jakoś tam bardziej się schalował, czy to z siłą, czy to ze zręcznością, czy na coś innego, więc fajnie. Dość mocny miecz, jak widzieliście, moveset jest dość ciekawy, za ząb pokażę zresztą. Splamiony krwią wielki miecz jednego z ogarów Farona czuwających nad snem upadłych wojowników. Ostrze to było świadkiem wielu występków wygnańca. By wznieść ten najcięższy z zagiętych wielkich mieczy, potrzeba zaiste nadludzkiej siły. I to w sumie prawda, bo patrzcie, jak ja go ubiorę, to mam aż 93% przeciążenia. Ubierzmy go i sprawdźmy, jakie on tu ma ciosy. O, widzicie? Zajebiście to wygląda. To były z ulepszonym atakiem. Okej. Okay. No i to są takie zwykłe ciosy, okej. Okay. A z rozpędu? O, taki dość fajny. Wydaje mi się, że dość szybki jest jak na zakrzywione miecze. A czekajcie, zobaczymy, jak atakuje dwoma. No, taki umiarkowanie. Zdobyliśmy też kilo w pustyni ostatnio. Jak widać, atakuje i fizycznie, i magicznie, także wow. Dobrze się skaluje z inteligencją, czyli nie dla mnie. Preferowana broń żółtopalcej Hazel podwładnej Rosarii pustynnej badaczki to zarówno broń, jak i czarodziejski kostur. Widnieją na nim złote drobinki dawnych zaginionych zaklęć. Umiejętność monotonny zaśpiew. Przez krótki czas twoje czarodziejskie zaklęcia zyskują na mocy. Wow. Czyli taki mamy fajny bajer dość. Pisało niby, że potrafi działać jak kostur, więc jeśli tak, to bardzo fajnie. No i zdobyliśmy też tutaj wielką pałkę, czy dużą pałkę, kurczę, pozytywnie, nie pamiętam. No ale obydwu tyczy to samo, tylko że wiadomo, duża pałka jest nieco słabsza niż wielka pałka, no normalne. Dobra, wracamy do mojego lodowego mierzyka, 69% przeciążenia i wracamy już tam się bawić. W sumie to jeszcze nie pokazałem wam jednej rzeczy. Tutaj proszę bardzo, zdobyliśmy sobie ten secik tutaj upadłego rycerza. Jak widać, on jest jeszcze cięższy niż ten nasz aktualny. O, tak to wygląda. Ale równie dobrze można sobie zdjąć to i mamy, proszę bardzo, takie coś. No w sumie wychodzi, że jest lżejszy, prawda? Sprawdźmy, porównajmy. Jest troszeczkę cięższy i troszeczkę słabszy, czyli w sumie nie jest aż taki zły. Jak tam te buty? Kurczę, buty mi się średnio podobają. Chyba zmienię na te moje, kurczę, ulubione, czyli to. Coś takiego. I nie wiem, co o tym sądzicie pozytywnie. Dajcie znać w komentarzach, czy... O, kuźwa, już mi ktoś biegnie najebać, tak? Bo zazdrości mojego, kuźwa, wyglądu. Nie będziesz tak sexy jak ja. No i tak teraz wyglądamy. Nie, może jednak ubiorę ten jakąś czapkę, ale jeszcze mamy jedną zbroję do pokazania. Uwaga! To jest oczywiście to. Czyli to, co chwaliłem, że bardzo to lubię. Gdzie to mamy? Tutaj. Wcześniej to była zbroja piromanty, teraz się nazywa twórcy zaklęć, no, jak to woli. Mamy takie tutaj bajery fajne. Była to początkowa zbroja piromanty w jedynce, jeśli ktoś nie grał. Także no, bardzo fajna rzecz. A te ciemności będą się fajnie komponować z tym. No, nawet. I teraz pytanie, z czym biegać tutaj? To by pasowało kolorystycznie, prawda? To nie bardzo. Tutaj nie.
To już za ciężkie, to też za ciężkie. To jakieś takie bardziej asasinowskie jest. To troszkę kolorystycznie pasuje, to bez komentarza. A to jak jakiś kurde czarodziej, to może to założymy, co wy na to pozytywnie? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, ja chętnie wysłucham wasze propozycje odnośnie mojego ubioru. Bo w sumie tamten rycerz to przynajmniej miał klimat, prawda? Chociaż to też jest fajnie wygląda, te kurcze szaty. Odkąd w dwójce wprowadzili zbroję z szatami i pelerynami, to kurczę, no zawsze mi się świetnie podobało. No i dobra. Co to za beczka tak, taka podejrzana, nie? Jak jakiś kameleon. Schodzimy sobie tu i tu mamy przedmiot wzięcia. Pierścień ofiary i znowu spadamy tutaj, bo tam już nie było nic do ogarnięcia. Upewnimy się jeszcze raz, czy na górze nie ma nic do wzięcia jeszcze, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Tak, to wszystko, czyli tutaj był ten balkonik, tam spadliśmy i okej, pozamiatane. Tam widać gościa z kapeluszem, ale nie mamy jak tam wejść na razie stąd, więc musimy iść tutaj, gdzie zabiłem jaszczurkę wcześniej. Biegniemy sobie tędy. O, proszę bardzo, i tu jakiś ziomek stoi. I mi przycina goddamit grę. Nie przycinaj mi gry, poproszę cię bardzo. Czy tam coś mamy? Tam nic raczej nie mamy. Tutaj też nic. Tu jest to ognisko, gdzie właśnie te ziomki się paliły same o to. Nie wiem, czy kojarzycie. Czyli wychodzi na to, że tam gdzieś powinno być... A. Opatrz się, kurczę, jeszcze się. O, proszę bardzo. Okej. Okay. Tutaj należy ich pozamiatać. Dobra. Ups. To było tak głupim pomysłem, że szok. Panowie popadli w furię chyba. Jaki krycik, krytyk siadł. Ja cię. Pięknie, dobra. Leczymy się może troszkę. Bomba zapalająca. Jak tam czas u nas pozytywni? Dość fajnie, okej. Okay. Możemy jeszcze pograć. Czy my tu coś mamy? Mamy do ogarnięcia. Co tu leży? Kostur heretyka. Coś jeszcze? Nie. No to sprawdźmy sobie ten kostur, tak? To będzie tutaj. Jest to kostur z skalowaniem B na inteligencję, więc nawet. Katalizator magii używany i dziedziczony od pokoleń przez heretyckich czarodziejów. Czarodziejstwo to logiczny model naukowy, a jego siła ściśle zależy od inteligencji użytkownika. No okej. Okay. Czyli nawet taki kostur dość fajny, ale też nie jakiś super wymiatający. No i dobra. Okej, okay, ja tutaj tylko sprawdzę. Da, to jesteśmy tutaj. Tu jest ta dziura, także wchodzimy tą dziurką i ciśniemy, widzicie. Tutaj byłoby dość ciężko, bo widzicie, oni tutaj wszyscy byli poukrywani. Tutaj jeden gościu stał, na samej górze był czarodziej i on by do nas strzelał z magii cały czas, więc to by było dość ciężkie. A tak tu widzicie, jakoś to poszło. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj niczego nie ma gdzieś schowanego. Raczej nie, także możemy sobie ładnie iść tędy. Czy tam coś leży? Czy mi się wydaje? Tam coś leży. No to muszę iść, niestety. Item mnie wzywa. Co tu leży? Zielony pąk. Ja dla zielonego pąka tak przyszedłem tutaj się poświęcając. Ciśniemy tu. Ja tam słyszałem, że mnie jakiś mobek zaczął gonić. Mam nadzieję, że ten mobek... O, właśnie ten. O, fuck, znowu mnie złapał. Boże, nie kręcę porno, żeby się z tobą lizać, ziom. O, mocarni są. Ale... Pierścień mędrca i secik czarodzieja, okej. Okay. Pierścień mędrca, sprawdźmy to. Skraca czas rzucania czarów, czyli czarujemy troszkę szybciej, tak? Okej. Okay. Pierścień podarowany nieumarłemu... Ktoś tu idzie? Nie.
Nieumarłemu Legionowi Farona przez jednego z bliźniaczych kaznodziejów znanych powszechnie jako kryształowi mędrcy skraca czas rzucania czarów. Okej. Okay. Kryształowi mędrcy pozytywni. Zapamiętajcie sobie to. Dobra, no to co? Ciśniemy tędy. Biegniemy sobie tu. Mamy, kurczę, jeszcze tylko jedną butelkę Estusa. To nie wróży nic dobrego, niestety, bo będę potrzebował za niedługo trochę więcej. I teraz myślę, czy wrócić do ogniska, czy nie. W sumie to chyba wrócę i zobaczymy się zaraz po cięciu w tym miejscu. Okej? Okay? No, tak będzie dość mądrze. Okej, okay, jesteśmy tu z powrotem pozytywni i wbiłem tutaj do gościa. Oj, nie patrzcie na jego pozycję, to nic, co on tutaj sugeruje. I możemy teraz iść albo tam, albo tam. Skoczymy sobie najpierw tędy. Bo tak, bo czemu by nie? Idziemy sobie tu. I tu, tam było przejście. Tutaj chyba nic więcej nie ma. Dobra, tu nic więcej nie ma, także idziemy do tego przejścia. Co my tu mamy? Mamy jakichś wrogów? Nie mamy wrogów, więc tu mamy gościa jakiegoś. Tak, pogadajmy sobie z tym gościem. Od razu mówię, że żeby on do nas dołączył i nas lubił, musimy mieć 10 inteligencji co najmniej. Rycerz zaczyna z 9 punktami, dlatego ja sobie już jakiś czas temu dałem jeden punkt więcej, żeby mieć na niego. No i dobra, porozmawiamy, bo jesteśmy już na tyle inteligentni, żeby nas lubić. This is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. Jasne, poprośmy. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer, with plenty to share. However, what champion demands service without recompense? Clearly, you're not that sort of man. So you will make me a promise, that in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Yes, very well. You're no fool. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck, of Vinheim. Unkindled one. I shall teach you sorceries. We will learn together. It shall be like our very own school. Patrz, jak mi spierdzielił przed lornetką. No właśnie, pozytywnie. I obiecaliśmy mu teraz przynosić zwoje, jeśli jakieś znajdziemy. I nie jest taki głupi tekst po prostu tak se, o, że obiecujemy i nic z tego nie będzie. Rzeczywiście to jest obietnica. Jeśli się z niej nie wywiążemy, no to cóż. Działa to tak, że jeśli zabijemy tam chyba do 4 bossów, nie dając mu ani jednego zwoju przez ten czas, to gościu po prostu stwierdzi, że my chyba coś tutaj go ciulamy i pójdzie w pizdu, nigdy już nie wracając i nam nie pomagając, więc już na cały gameplay, na całe przejście gry będziemy mieć po prostu go już zgubionego, więc lepiej mu dawać te zwoje co jakiś czas. Ja się ostatnio właśnie sam o tym właśnie przekonałem w dość przykry sposób, a dlaczego przykry, no to raczej możecie się to domyślić. No, ale najlepiej człowiek się uczy na własnych błędach, więc przynajmniej będę o tym pamiętał już bardzo mocno. What the fuck? Nie! What the hell? Czy wy to widzieliście? Jaki tu był fail? Chciałem ich zaskoczyć, a podłoga mnie wykiwała. No, what the fuck? Wow. Uspokój się, uspokój się. Spokój mi tutaj, spokój. Nie będzie mi tu wariować dzieciak po piwnicy, co? Dobra, wracamy na górę. Powiedzmy, że tego nie było. Ciśniemy tu z powrotem. Tam ktoś ćwiczy jakieś kuźwa, nie wiem, ninja. What the fuck, jakieś czary mary to. Dobra, ja się tu chwilnę. To może być niebezpiecznie. Teraz spróbujemy może tą stroną. Okej, okay, bo tu jest czarodziej, albo i dwóch nawet, z tego co pamiętam. Widzieliście? Mogę sobie przytrwać, zioma. Dun 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 dun. Nie wiem, czy go poznajecie. To jest Aegon Skyrimu. Przyzwiemy sobie go, bo czemu by nie.
To jest ten ziomek, który wiecie, pilnował laski, która chciała być strażniczką ognia i ją zamknął w celi, więc mam nadzieję, że nie będzie miał równie inteligentnych sposobów na pomaganie nam. Au. Au, Aegon, 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 pomóż, pomóż, pomóż. Umiesz pomagać? Nie, kurwa, ty zahaczasz bronią, stary, o te filary. Jezu, kogo ja zaprosiłem do koopa? Idź go sprzątnij, nie? Póki się na mnie skupia. Jesus, gościu. Rzeczywiście zamknięcie tej twojej laski w celi chyba było najmądrzejszym, co mogłeś stwierdzić. Co ty robisz? Już nie udawaj, że walczysz teraz. Zamknięcie tej laski przez ciebie było chyba najmądrzejszym z w ogóle pomysłów, jakie mogło ci przyjść do głowy. Bo jak ty chciałeś tak bronić ją jak mnie, no to... No tak w ogóle to co u ciebie? Co porabiasz? Śmiesznie wyglądasz z tą bronią. Dobra, chodź. Sądząc po tym, że ty tutaj jesteś, to znaczy, że tu jakiś boss musi być. No to wbijamy. I szarżujemy ten kryształowy mędrzec. Czyli to jest to, o czym była mowa w pierścieniu mędrca, tak? Okej. Okay. Co ty robisz, gościu? Już go tam nie ma. Słyszysz? What the fuck? Czemu ja mam takiego retarda w teamie? Okej. Okay. No, jak widzicie, jest prosty niby. Ale czekajcie, czekajcie. To druga faza z nim jest taka, że on się klonuje i wtedy już nie jest aż tak fajnie. Dobra, nie trafiają mnie te czary. Wow! Czary mi nie trafiały, więc jak widać, no najciemniej pod latarnią. A nie będzie kryształków. Dobra, okej. Mamy klony. Klony można poznać po tym, że mają niebieskie czary i niebieskie kulki trzymają. Oryginał walczy fioletowymi. Wow, czarami. Wow, wow, wow. Czekajcie, jakiś heal mały. Dobra. Także no. Znaczy wiecie, dobrze też jest sprzątnąć parę tych klonów, bo niby będziemy bić oryginał, ale co z tego, skoro... klony będą zaraz strzelać tymi swoimi czarami chamskimi. Au. Trzeba uważać, uważaj. Aegon, ciśnij go, ciśnij! Dobra. Już prawie zabity jest, masz rację, uleczmy się trochę. I co? I gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie? 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 Pa. Nie widzę fioletu. Ty masz fioletowe? Chyba nie. Gdzie jest fiolet? Tam jest ta. Ten tor. Idę dokończyć jego żywota. Dawaj jeszcze jeden cios. God damn it, nie umieraj. Ło, to było ciężkie. Co ty robisz, ziom? To ty teraz dopiero pokazujesz, że masz tak mocne czary, tak? Jesus. W życiu więcej cię nie przyzwę, nie chcę cię pomocy. Chyba, że będę kręcił jakieś komedie, no to okej. Dobra, razem z Aegonem ogarnęliśmy kryształowego mędrca. Dostaliśmy jego duszę, ogarniemy sobie to wszystko w przyszłym odcinku, bo ten już będzie za dużo trwał. Zobaczymy, co dostaniemy za jego duszę. Teraz możemy sobie przeczytać, o co chodzi. Dusza kryształowego mędrca, jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Bliźniaczy kryształowi mędrcy byli niegdyś duchowymi przewodnikami uczonych z wielkich archiwów, póki jeden z nich nie sprzymierzył się z nieumarłym legionem. Okej. Okay. Jak widać mieli czapkę wielkiego, znaczy wielką czapkę Logana mieli, więc no. Może się z nim kumplowali, albo go wyznawali, no, kto wie. Da, pozytywnie, to by było na tyle. Jeśli jakieś pytania macie odnośnie tego, co tutaj było w odcinku, albo ogółem odnośnie Dark Soulsa, pytajcie jak najbardziej, bo w końcu jesteśmy tutaj i ja, i pozytywni, aby sobie pomagać nawzajem. Komentujcie, dajcie znać, czy fajnie wygląda ta zbroja, czy może jednak lepiej biegać w tych rycerskich klimatach, takich... Znaczy, no niby to też jest rycerskie, ale wiecie, chodzi mi o...
o tą zbroję rycerską. Proszę bardzo, taka bardziej. No nie wiem, dajcie znać. Możliwe, że miecz już zmienię też do przyszłego odcinka. Zobaczymy, jak to będzie i czy wy mi coś poradziliście fajnego. No i tyle. I subskrybujcie przede wszystkim, jeśli ktoś jeszcze tego nie robił, albo o tym zapomniał, albo mu się odkliknęło. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się pozytywnie.